lata temu obiecałeś nam pomoc finansową, jeśli będziemy przekazywać pewne ważne informacje i sprzeciwiać się we wszystkim Detmoldowi i jego stronnikom. I nic się nie zmieniło. Zmieniło się! Foltes i Demavent dostali po gardle. Ktoś chciał zarżnąć jednorożca. Atmosfera jest kurwa napięta, a Detmold silny jak nigdy. Ważniejsze, że nic nam już nie możesz zaoferować. Skarbiec temerski jest dla ciebie zamknięty. Panowie, zapomnieliście chyba, co się stanie, jeśli król dowie się o naszej współpracy. Nie strasz nas, Roche. I nie zapominaj, że rozmawiasz ze szlachtą. Przez 3 dni jeździłem po okolicznych wsiach i miasteczkach w Kevin. Byłem u starych znajomych, badałem nastroje, pytałem o wieści. Lud Kedwen nienawidzi Detmolda i jego zbirów. Tylko czekają, żeby ktoś mu ukręcił łeb. Ktoś idzie. Do broni! Spokojnie. Co on tu robi do ciężkiej cholery? Niech zgadnę. Obudził się i przyszedł. Nie tak się umawialiśmy. Skąd wie o naszym spotkaniu? Też chętnie się dowiem. Geralt? Nieważne. Mam swoje sposoby. Ważne. Bo skoro ty wiesz, mogą wiedzieć też inni. Podsłuchałem rozmowę świszczącej Zosi z jednym z panów. Jak śmiesz, odmieńcze, mam małżonkę! To już nieważne! Rosz, wracamy do chorągwi. Pomożemy królowi w walce. To koniec konspiracji. Idziemy, panowie! Jak to się stało, że kierujesz spiskiem w obozie Kedwen? To długa historia. Plan opracowaliśmy z Foltestem 3 lata temu. Niedługo po tym, jak Henselt spalił Sabrinę i Detmold został doradcą. Po przegranej kampanii nastroje były raczej nieciekawe. Wykorzystaliśmy sytuację. Podkupiłem ich i ukierunkowałem politycznie. W zamian przekazywali mi informacje. Co chcieliście osiągnąć? Nie dopuścić do sojuszu z Czarnymi, ograniczyć wpływ Detmolda na Henselta i siać ferment. Nie było cię 3 dni. Byłeś już w obozie? Wiesz, co się tam dzieje? Nie byłem, ale słyszałem wieści od tych zdrajców. Kogo aresztowali? Jaskier wspominał o Breitfelcie, Kirimie, Skeingorn i... Niedobrze. Kirim był w spisku od samego początku, zna mnie. Może jeszcze go nie przesłuchali. Do obozu. Szybko. Trzeba ostrzec Wes i resztę.